pana za dwóch niemieckich kucha. Oprócz tej rywalizacji kanałowej udziałem, która jest bardzo, bardzo interesująca. Na obrębie 500 metrów 9 zawodników, wśród nich Paweł Edoek, a na zakończenie konsultuje zawodujący się finał na 200 metrów mężczyzn, czekając na kolejne rzuty, a przed nim później do Miksony, Natalia Kaczmarek, która biegała w finale 400 metrów. Fajne, że mam taką przesiadanie, czy też przesiadanie, jak trzeba przerosła, czy też jednak szybko biegną, Ale
najwyższe miejsca, a nie może rekord Polski. A oczywiście to bardzo mocne i też uda mu się udać zrobić. Ale też widać, że ta filmka jest bardzo szybko, ona sprzyja szybkie mówienia. Kaczmarek bardzo szczerze przyznać w wywiadzie. Tak, ale postawiła sobie takie chyba bardzo sensowne założenie, żeby poprawić wszelką życie. No, niewiele zabrakło. Dotarła do półfinału. Występ Tokio Olimpijady, bo przecież jej była w sztafecie, która zdobyła złoty medal olimpijski, więc jest mistrzynią olimpijską. Wyjazd do Tokio będzie wspominała przez całe życie jako wielką przygodę, ale która rozpoczęła jej karierę międzynarodową. Mam nadzieję, że jeszcze swoje płace zobaczą ją. W polskim sezonie jednak niewiele powyżej 77 metrów. Po nim do koła wejdzie Rosjanin Valery Pronki. No i ten, którego powinniśmy się chyba obawiać najbardziej, Rudy Winkler. 82-71. Rekord Amerykanina. Ale jeszcze mamy chwilę. Ale będą. Nigdy w karierze nie przekroczył 80 metrów, ale rekord życiowy 79,32, a w tym roku 79 metrów i 600 metrów rzucał Pronki. No teraz 7 chyba, tak. No to, przypuszczam, że to może być trzeci wynik, bo chyba nie rzucił dalej Miller. Też około 77 metrów, chyba wiecie, na trzecie miejsce. Będzie 104 zawodników z 100. A to jest na 77 metrów i 8 centymetrów to rezultat. Nie ukazują go wywiadu. A co w swojej grupie ma 78 metrów i 81 centymetrów. Takie rzuty na razie mamy chyba na rozpoznanie, no ale cała czwórka uzyskuje bardzo szybko i odległości. Więc miejmy nadzieję, że teraz w finale też przyjdzie, zrobi swoje i będzie mógł się cieszyć. Co daje znakomitego występu reprezentant Polski? Czy będzie najlepszy wynik? Zaczyna tak bardzo.
realizację. 82 może przesadziłem, ale 81 na pewno. Ale 81, 18. Brawo, Wojtek! Wojtek Nowicki, 81, 18. To jest tylko 18 centymetrów mniej od jego najlepszego w tym roku wyniku. Fenomenalny początek Wojciecha Nowickiego. W jakiej jest formie i jak jest do technicy przygotowany. No, trenerka pani Malwina jest niezwykle cieszona z tej próby. Wojtka Nowickiego niektórzy, że kiedy on się rozkręca dopiero, a w kwalifikacjach od razu rzucił daleko, tak naprawdę daleko. To rzucił w pierwszej kolejce konkursu finałowego. A tam niech się nie rozkręca. Nico! Jakoś no, zaraz będzie. No, ale on rzuca około 78, jak się wydaje, metrów. A to jest dobra próba, to jest wynik, który może go plasować w pierwszej czwórce, jak sądzę. No i można powiedzieć, że to dobrze dla Pawła Fajtka, bo teraz już spadła jakaś chyba taka presja, że on musi to wygrać, bo przecież Polska zasługuje na złoty metal. Oczywiście konkurs nie jest przesądzony, ale Wojciech Nowicki pokazał, chcecie walczyć o złoty medal, no to wygrajcie na początek ze mną. Wychylajcie się, tak jest. No i teraz ten Norbert Kelvin Henriksen, mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Ale Ola, daj tego Juliana tutaj. Wyprowadzając go do 78. Julian, chodź! Jestem! No i to No i teraz szansa na bardzo dobry kolejny wynik. I Wit Hendriksen w tym momencie znowu na...
Na pewno czy jest ok? Ale to może być nieskuteczne. Bronki, Walerii, on jest ósmy. Wicemistrz świata z lody, mistrz świata juniorów 2013, młodzieżowy wicemistrz roku w sporze go nazbierał. Zatował też na swój telefon.
Kuba! Chodź tutaj! Może się może przebrać, muszę od roboty. Wiejska, choć nazwisko sugeruje pochodzenie. Nie ma takiego zmiany, bo musi być tak fajnie. Nie będzie obcisła. Może ten z tej największej odciąż rękawy. Powinien się zmieścić. Patrz, jak się dostroił. Pierwszy rzut. Burty jest elegancie. Ale to są pięć liczby. Ale zobaczcie, czy mogę odbić tak, że to było do niego. Wczoraj blisko się odbijało. Pochwać palce. Patrząc tutaj od tyłu, nie ma innego wyjścia. Rzut musi wylądować w siatce. I ten sam pozostaje z tym rezultatem. Ale to nie ważne. Ile, czy pierwszy był na maksa, czy pierwszy był też tak jak ciekawy jest. Siła spokoju. To naprawdę spokojnie. Myśleli, że tam się kryją jakieś straszne burze, że trudno mu będzie Malwina, bo i tu lejki orzekowe oczy trenerki i Wojtek Nowicki. Szybciej trochę, szybciej z tych obrotach. Podobnie jak Anita, będzie dokładał, tylko już teraz. Te zobaczyste ramiona Wojtka. To 196 cm wzrostu. 71-72. A siódkowie podróżnego 81 na 85, ale przede wszystkim prowadzenie. Dwa takie rzuty, 81-72, 81-18. Tak, ta sama nasza ekipa, zobacz, jest Czarki Rysowski i jest Marcin Szczepański, no ma Wojtek wsparcie. My się też strasznie za niego tutaj... A ty pojechałeś podobno, tak? Tak, a teraz Wójt będzie wycał. Na razie... Będziesz mu klinikował i wygrał. No, 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 się to nie się za mną poczekają. Fajne rzucone. 79-18. On nam nie ma wyników na razie, bo drugi raz wyrzucą. Obejrzyj sobie telewizję. Pierwszy na naszym stronie. 79-39. Jest dużo spokoju w tym 79.06. On jest regularny, ale 2,5 metra bliżej ta regularność jest już uwolnione. Tak, na taką regularność jak najbardziej się zgadza, każdą inną nie. No to teraz Margijew i Paweł Fajdek po reprezentancie Mongra. To nie jest Paweł? Okay. Co się tu dzieje, jeśli chodzi o Margijewa? Jego siostrą jest Marina. Mołdawianka też zresztą. Młodziarka. A Margijew? Powyżej 75 metrów. Ale tylko to do 12. No teraz może wyprzedzić Hiszpana tym rzutem. Czyli 12. A was.
pasję 11. 75-24. Tak, jest 11 i Paweł Fajder. Paweł Fajder. No to kciuki trzymajmy teraz. Jak on widzi ten swój wynik z pierwszej kolejki 7-7-5-8? Czy troszkę odetchnął? No musi być teraz to wszystko zrobione później, szybciej, płynniej, bo był spięty w tym pierwszym rzucie. Widać, no tak siłowe podejście, a tutaj szybkość to luz i to musi zastosować. Kolosalne możliwości, wielkie zdolności motoryczne, szybkościowe. Sprinterscy najszybszy z wszystkich naszych miotaczy. Czterokrotnie z świata. Złoto? Wyprzedził Nika Millera. Najlepiej to. Metr dalej. Mamy rejon Szymon. Zanim Marcin Rosengarden. Koszki, nasz mistrz. Zdenerwujesz się? Nie, luz. Nie, zwyciężył. To Państwo wiedzą, ale tak. Urodzony po 2000 roku, a nawet już przed. Dziewiąty. Powiedzmy jutro. Jutro. Czyli jednak centymetr bliżej od Polkina. Ile jeszcze rzutów będzie? Zaczynamy trzeci. Ile rzutów jeszcze? Potem jest Burundyjka Koala, potem Kolbika Aguilar, Adrianna Stuek, Amerykanka Kendall Williams, Anouk Vetter z Holandii, Anikon z Stanów Zjednoczonych i Maria Centra. One są skończone w miejscu na poziomie z tej stawki ma przedostatni remont Dlatego też Hiszpanka na pierwszym torze.
Wizentę. A teraz Aśkę wynoszą do Rzeszowa. Kolumbijkę, trudno będzie. Hiszpanka, holenderka. A nie ma prawo 23,50 zł, więc to będzie... Ale się połączy, to jak spaliło, jak 16 pani na nie są zadowolone, to pewnie nie że jest Patryk, że pięć będzie biegał w finale, a Ada Sułek, zobaczcie, że ten rzecz no to zapisujemy, podpiszemy punkty. Ale to nie miał punktów, bo zaraz w Kubańczyku, no to ci Kubańczycy to klasyczni złoża, tacy, no i po to, jak biegnie z łami. A dobra, i wyrobał. Jest ósmy, ale atak to może przewrócić za nim centymetr. Wojtek, co nam przeszkadzuje w trzeciej kolejce? No teraz już chyba powyżej 82. No to tak poprosimy, 82 może. Troszkę żartujemy, ale też szalenie trybujemy Wojtka, bo tutaj już zrobił rzeczy większe. Wszyscy tak na trybułacz nasz, no nie ma kibiców, to Wojtek może wejść na stadion, no to chociaż coś. Wojtek, kręczy Wojtek. Tak krótko wypuścił ten młot, ale słowo! Nie, albo 82. Jest biała chodnia. Nie, to 82 to lekko. Tak jak mówiliśmy, żeby było powyżej 82. Patrzę, patrzę. Ale 82, 52! Ja. Czekaj, ja teraz widzę różnicę, zobacz. Ale Kubasia musi ocierać. Teraz do głowy 82 metrów, dalej do 82, rekord życiowy. Malwina. Jest Krzysztof. Ale formę trafił na idealne. Przecież Jacek Lewandowski, Marcin Szczepański, Marcin Lewandowski. Serio, to co? Widzieliśmy cała nasza ekipa. No i teraz... Dobra,
Fajnie, nie będzie za daleko. Nie ma 80 metrów, więc pozostanie na trzeciej pozycji, bo to nie będzie dalej. Pewnie ze 78 może i pół metra. Jest to takie niechcenie tego takim dużym luksie. Lekciał. Dostał po prostu swoją siłę. Jedną z tobą na podium, ale myślimy, że panu Wajdek zaraz zmieni tutaj pierwszą trójkę. Ale szalenie nieregularny. No i to był świetny rzut. I powyżej 80. Czy to będzie dalej od kochana? Ukrainiec 80-39. Norweg, zobacz, znowu rekord Norwegii, znowu rekord życiowy. No wskoczy na trzecią albo drugą pozycję. 80-31, dokładnie tyle co Kochan, ale no. Drugi rzut ma lepszy. Nie, nie, Kochan 39. A, 39. Widzisz te okulary, wszystko się zabrało. Proszę Państwa, zobaczmy, że wszystko będzie pierwsza trójka powyżej 80. Rekord życiowy i rekord kraju. A teraz jeszcze Sylwii Margijew, zajmujący ostatnie 12 miejsce. A po nim już Paweł Fajdek. Przenieśmy się zatem do Sylwii i do naszych pań. I do naszych pań. Pozdrawiam. Mówimy po trzeciej, bo nie skończyć. A nie ma trzeci, bo brąz mężczyzna. Musi tylko się chyba jeszcze bardziej odblokować psychicznie. Tak sądzę, że to cały czas jakaś drobna blokada. Może już nie demony kwalifikacyjne, ale jakaś blokada wynikająca być może z tego, że cały czas gdzieś tam w jego głowie siedzi to, że dwa razy był na Igrzyskach Olimpijskich i dwa razy miał nieudane starty. No ale tutaj musi on po prostu zapomnieć, musi przełożyć swoje myślenie. Cztery tytuły najlepszego zawodnika. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie. My teraz oglądaliśmy rzut Wojtka Nowickiego, sprawiający radość wszystkim w polskim obozie, tam na stadionie w Tokio, nam wszystkim oglądającym tę rywalizację w telewizji. No wreszcie jakaś większa reakcja Wojtka Nowickiego, który się skromny w okazywaniu uczuć. Niektórzy szaleją, on tak jakby troszeczkę dmuchał na ten młot. Poleciał jak najdalej, no tak, wielkie ekspresji, no ale to jest poważny człowiek, inżynier z zawodu, więc nie będzie tutaj się zwykle przetrzymać. Oczywiście, ale poziom rywalizacji dobry, 82 rekord życiowy, to jest zarazem no, trzeci wynik na listach światowych, bo dalej Paweł w tym sezonie i Winkler, ale to jest świetny rezultat, 80-39 Kochana, który jest na drugim miejscu, no i pierwszy raz w karierze powyżej 80 metrów, rekord kraju Henriksena, który był kolejny rywalizator. Tak. 79 metrów Pico, Paweł Fajdek 78-58 na miejscu piątym, Miller szósty, Rudy Winkler na siódmym miejscu, Koronki na miejscu ósmym. Na razie który na razie jest dziewiąty. Myślę, że nie tylko Udawianin ma 78-72, w tym sezonie rzucał też ponad 78 metrów.
I teraz i poprawi swojego najlepszego rezultatu, to było 75 metrów, 24 centymetry w drugiej serii. Wiemy już na pewno, że Margiejewa w wąskim finale nie zobaczymy. Nie zobaczymy Amerykanina Hoa, nie zobaczymy Javiera Cienfuegosa. Mamy pytanie, czy zobaczymy Strefa Paka, Turek będzie kończył trzecią serię rywalizacji po Pawle Fajtku, który za chwilę pojawi się w kole. Paweł na pewno w wąskim finale będzie, bo przecież na razie zajmuje piąte miejsce, ale poprawił się w kolejnym rzucie, tak jak to robi Wojtek. Ale się poprawił, bo w pierwszej serii było 57-58, drugi był lepszy rezultat. Teraz byłby potrzebny o 2 metry lepszy rezultat i byłoby drugie miejsce dla czterokrotnego mistrza świata. Paweł Wojtek, trzecia kolejka rywalizacji. Idzie. Może się poprawił, ale jeśli to nie wiem, ale ładnie, kurde. Tak, tak. Nie było. To ma 79-39, więc tak, ale to jest na już pod 79 metrów. 78 metrów, więc poprawił się. W każdym kolejnym rzucie ma lepszy rezultat od poprzedniego, ale powstaje na uczestnik rywalizacji. 39-letni medalista Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Srebr Apak awansuje do wąskiego finału, czy też nie, o 1 centymetr przegrywa z Rosjaninem Walerijem Bronkinem. No i was Bronkinem. Właśnie dzisiaj Rosjanina, który już nic nie może poradzić. Poradzić może tylko Turek. No. To jest linia ósmego miejsca, druga z lewej. Aha, bo teraz już przeczę, tak? A zatem Walerii Pronkin będzie rozpoczynać czwartą kolejkę. Paweł Fajdy, Krzysztof, oczywiście linię po trzech kolejkach Wojciechowski. Australijczyk Paul i reprezentant Botswany Nigel Amos. A my widzimy sytuację po połowie konkursu rzutu młotem. Rekordy życiowe Wojtka Nowickiego i Edmunda Fredriksena. Norwega to jest też rekord kraju. Czołowa ósemka. Ostatni, który awansował de Valerii Pronki, Ron Winkler. Drugi na listach światowych w tym sezonie. Na wynikiem bardzo ubiegającym od swojego zadania. W konkursie ponad 2 metry. Przewagi. Z Ukrainy. W każdym razie widzimy. Także ta krótka przerwa w szerokim finale. Wąski finał już aż po zamkniętym, więc szybko to pójdzie. I za kilkadziesiąt minut będziemy myślę, cieszyć się z kolejnego złotego medalu dla Polski. No, lekka dleci spisują nam się fantastycznie. Czekamy na kolejne złoto, a być może będzie kolejny medal, bo przecież trzeba się spodziewać, że Patryk Dobek, choć nie ma łatwego zadania, będzie walczył o to, aby być w czołowej trójce. A Bajdek, który jest? Rozpoczynamy finałową część polskiego finału, czyli pierwszą próbę, no niespełna 77 metrów, czy stać go na więcej? To na razie nie. No i kogo my się tu jeszcze możemy obawiać? Może ten Francis Pio jeszcze przekroczyć 80 metrów, chociaż to mu się nigdy w karierze nie udało. No ale on jest. Kim jest? Nie to powiem. Czyli mierzony rzut.
Widzimy uczestników, nazwiska uczestników, Trafił do Australii Peter Boyle w tym sezonie rekord życiowy 44-11, drugi był w półfinale. Międzynarodowy sukces na razie. Emanuel Kipkururi to jest reprezentant Kenii. Emanuel Kipkururi, Korir, szósty na mistrzostwach świata, drugi na mistrzostwach Afryki. Rekord życiowy minuta 42,5, szósty wynik w historii światowej lekkiej atletyki. No i teraz mamy Patryka Dorka. Najkrótsza kariera na dystansie 800 metrów ze wszystkich zawodników. 43,73, jeśli ten poni będzie rewelacyjnie szybkie, to on ma tutaj olbrzymie szanse na wysoką lokatę. Był wicemistrzem olimpijskim w Londynie, wygrał Igrzyska Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Minuta 47,73. Także nam zboczony, ale teraz Paweł Fajdek. Paweł Fajdek w czwartej serii rywalizacji. Ani Winkler, ani Miller nie mieli lepszego wyniku, czyli Paweł jest na piątym miejscu, ale spodziewamy się, że będzie rzucał dalej, że poprawi zdecydowanie swoje wyniki. Podczas konkursu finałowego, patrz, tak jakby nie do końca był zadowolony z tego, co się wydarzyło. 78, mniej więcej tyle. Czyli chyba poprawnie najlepszego wyniku nie poprawił. Pozostanie za rezultatem 78-83 na piątym miejscu po czterech kolejkach Paweł Fajnik. Tak, 78-84, co można było na wystawie? Ja wszystkie 78 km. Thank you.
wtedy, kiedy to nie idzie w Polak. I teraz próbuję tutaj po wewnętrznej. Na początku drugiego toru, nie tracąc szybkości, na sprawa, że Patryk potrafi tam dosłownie na kilku metrach. Wojtek Nowicki, lider konkursu, czwarty rzut. Mamy nadzieję niedługo mistrzowskiego finałowy konkurs. Ponad 82. Wydaje się, że najlepszego swojego wyniku nie uprawi. Ale oczywiście liderem, zdecydowanym liderem Wojtek ciągle jest. Tylko jeden zawodnik przekroczył 80 metrów przekroczyło. No więc Wojtek jest rzeczywiście w genialnej formie. A Patrykowi gratulujemy. Gratulujemy kluczowy medal. Biegał przez długie lata 400 młotki. Osiągał tak sukcesy juniorskie, młodzieżowe, seniorskie. Czyli na 800 okazało się, że to chyba jest to, na co czekał. No bo nagle halowe mistrzostwa Europy w Toruniu wygrał w sposób niepodlegający dyskusji. Zaczął biegać na meetingach, na mistrzostwach Polski te 800 metrów i okazywał ponad 81 metrów. Ponad 82, bo było 82, 71. Drugi wynik na listach światowych. Jeszcze raz oglądamy piękny bieg Patryka Dobka. Bieg po brązowy medal olimpijski. No, Ferguson też pobiegł takim troszeczkę slalomem. No i Kenijczycy. Za pierwsze miejsca. Tuka szósty. Ja byłem przekonany, że upadł w biegu półfinałowym, to on, gdyby nie było żadnej kolizji, nie wszedłby do finału. A tak mi się wydawało.
kiedy zdobywał medal srebrny na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Tak dobrze nie biegał, no, ale to każdy przyrodnia jakiejś kontuzji. W Monako było nie tak dawno. No tak, ale... A tam pobiegł 1:42.91 i pokonał wszystkich tych zawodników. No Korira chociażby. No tak, ale Midiki, ustawiane... No, to zupełnie co innego jest. To jest zupełnie co innego. Paweł. Ja mam próba, no. No to już nie ma co coś zwykłego. To już nie żona ostatnia, więc teraz musimy. Z Szymonem Żółkowskim, organizatorem Memoriału Kamili Desktopu Moskiej, który to odbywa 25 września na stadionie śląskim w Chorzowie. I będzie w niektórych konkurencjach rzutowych. Na razie w czwartej, w piątej kolejce żaden z zawodników nie poprawił swoich wyników. No brakuje tego okrzyku, Thank you.
dwa to była ta trzecia, czyli po raz drugi, dzisiaj po raz drugi w karierze przekracza 82 metry. Tak, no jakbyśmy po pamięci jesteśmy w stanie dodać te wszystkie wyniki, więc jakbyśmy policzyli wszystkie rezultaty wojska, to jak chyba najlepsza seria będzie historii, historii, do 80 metrów nie dorzucili Bigo, Miller, Winkler i Prowadzka. 8 minutów i koniec. Najbardziej Rosjanie. 8? A minęło po 6 kolejkę rywalizacji. No na pewno najgroźniejszy może być tutaj Michał Kochan. 89, a ostatnio 76 metrów 72 centymetry z pierwszej serii rywalizacji kończy udział Polskiego Komitetu Olimpijskiego na miejscu ósmym. Raz srebrny medalistą, raz młodzieżowych mistrzostw Europy, raz mistrzostw świata w Londynie w 2017 roku. Dziś ma finał polski olimpijski 76-72, miejsce ósme. Amerykanie w tabelach przed igrzyskami zajmowali miejsce drugie, szóste i siódme. No, do polskiego finału dostał się tylko ten najlepszy Winkler. No, ale na razie. Czyli podobnie jak młodziarki amerykańskie w tabelach znakomicie, ale gdy przyszło do rywalizacji międzynarodowej, to te wyniki są zdecydowanie za przyjemne. Miał osobą start olimpijski. Sukcesu wszystkiego. Kończyło się. Nie wiem, co to ma być. A nie miałeś tutaj? Nie, nie, udział w konkursie wynikiem 77. Nie, 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 który na razie najdalej rzucił 77-78, zajmuje miejsce metrów, no ale będzie daleko od podium, na szóstym pozycji. To też jest 10-metrowa, a 26. Nie jest. Jeszcze dwie ważne próby naszych rywali. Pan ten, go, czy on już doszedł do siły po tej kompletnie nieudanej kapeczu. No traci metr, bo wyprzedzającego go Kochana. No, dużo więcej do Pawła Fajtka, który jest aktualnie nie przekroczył 80 metrów. To najlepiej mówi o tym, jak wysoki poziom dzisiaj mamy. Czterech zawodników z Wielkami powyżej 80 metrów dzisiaj. Więc kończy na miejscu piątym reprezentant Francji, ale przebiegł w drugiej serii 79 metrów i 39 centymetrów. Pierwszy Francuz, który w historii tej konkurencji zdobył. Thank you.
zdecydowanie młodszy od tej trójki. Nie chcę się z przed nim. Zatrzymaj go, mama. A i jestem 30 lat, 10 lat od Norwegii młodszy. Ukrainy. Mieliśmy tymi świata juniorów, mistrz Europy juniorów, już finalista mistrzostwa zawsze, gdzie zajął miejsce piąte, 78 centymetrów, dalej 900 metrów, ostatni rzut młodziutkiego Ukraińca. Na kubku. A w kubku też jest. Ale musiał poprawić swój rekord życiowy i to bardzo życiowy do 80 metrów i 78 centymetrów. Co to chyba nie był test? Chodzi mu dalej. Ja,
lepszego zawodnika w Podlasie Białym, to zapewne nie da się. Nie, że ona nie zauważyła tego rezultatu. Dziękowania od Wojtka dla wszystkich rywali w tym konkursie. Gratulacje do pani trenerki. Kierator też jest przyciskiem. Wielki sukces Wojciecha Nowickiego. Wreszcie chyba wydał z siebie jakieś przygraności. Ale jedno.